że teraz pozostałe ugrupowania, to znaczy i Platforma, i PiS, starają się na przykład kanały społecznościowe wykorzystywać i budować taki prostszy, często właśnie memiczny sposób, licząc na to, że uda się tym samym czy Lewicy, czy Konfederacji ten młody elektorat odebrać. Natomiast co mnie bardzo zastanawia do dzisiaj, to dlaczego dopiero teraz? Dlaczego dopiero teraz? Wybory to dla wielu bardzo ważny element demokracji bezpośredniej. Na kanale Lub Bezpośrednio w ramach Instytutu Demokracji Bezpośredniej bardzo dużo o nich mówimy, bo do urn idziemy już 15 października. Dzisiaj na kanale goszczę Kamilę Grudniewską i będziemy rozmawiały o pierwszym razie i o tym, jak głosują osoby młode. Cześć! Cześć. Bardzo się cieszę, że możemy na ten temat porozmawiać, bo nie ukrywam, że jest on dla mnie i mam nadzieję dla nas słuchających również. Powiedziałam, że będziemy rozmawiać o tym pierwszym razie. Mam wrażenie, że to jest bardzo taki ekscytujący moment. Sama pamiętam moje pierwsze wybory i mam wrażenie, że to właśnie jest jedna z tych kilku rzeczy, które pokazują nam, że realnie wkroczyliśmy w dorosłość. No bo przecież tak naprawdę z innej strony, jeśli kończymy 18 lat, to nic się aż tak bardzo nie zmienia z dnia na dzień, tylko potem, kiedy możemy korzystać z tych praw, to się dopiero orientujemy, że się coś zmieniło. Jak właśnie wygląda statystyka tych osób, które będą głosowały w tym roku po raz pierwszy, do ilu osób wybory parlamentarne, no i referendum będą takimi pierwszymi wyborami, pierwszym głosowaniem? Również dla mnie. Ja, mimo że mam już 21 lat, to będę pierwszy raz głosować właśnie tej jesieni. Mam taką szczerą nadzieję i taki plan, że te wybory się odbędą i będę mogła ten głos po raz pierwszy do urny wreszcie wrzucić, bo przyznam szczerze, że trochę ubolewałam, że nie załapałam się o te 2 czy 3 tygodnie przed drugą turą wyborów prezydenckich. No ale tak wyszło, bo wtedy właśnie w 2020 kończyłam 18 lat. No i takich osób jak ja, ale też mój młodszy brat, który w tym roku miał już 18 urodziny, bo jest z 2005 roku, no to jest nas blisko 1,5 miliona tych nowych potencjalnych wyborców. O tej statystyce się mówi. No i właśnie jest to dość duża rozbieżność, zdawałoby się, roczników, no bo właśnie między 2002 a już 2005 rokiem będziemy na listach Centralnego Rejestru Wyborców móc się podpisać w komisji. Tak, bo właśnie, bo osoby, które głosują po raz pierwszy, to nie tylko osiemnastolatkowie, osiemnastolatki, ale tak naprawdę cały przedział osób, które nie głosowały do tej pory, bo od poprzednich wyborów tak naprawdę wkroczyły dopiero na drogę dorosłości. Ale tak w ogóle, jak myślimy o osobach młodych, no to w zależności od tego, gdzie czytamy jakiś artykuł czy jakieś raporty, no to mówimy o osobach nie tylko tych, które głosują po raz pierwszy, czy są około 18-20 roku życia, ale zwykle mówimy o osobach do 25-30 roku życia, czy nawet z 35. Jak osoby młode patrzą na wybory i jak do tej pory wśród tych młodych osób wyglądała frekwencja? Jasne. Zacznę może też od takiego przytaknięcia znowu dla ciebie, bo rzeczywiście bycie młodym to jest bardzo względna kwestia i nawet szereg Tak. regulacji prawnych, programów politycznych, społecznych, no, przybiera tą różną granicę wiekową. Często mówi się o tym 25, 26, do tego momentu przysługiwania, ja to tak sobie utwierdzam, do momentu przysługiwania ulgi studenckiej, bo często osoby studiują jeszcze dłużej, natomiast no, ten 26 rok życia w przypadku osób studiujących został przyjęty jako ta górna granica. Natomiast czy 30, czy 35 urodziny, no to też jest taki wyznacznik młodzieży, głównie wydaje mi się w projektach unijnych na przykład, gdzie często nawet projekty, Tak. programy zwane młodzieżowymi, to są osoby do 35 roku życia.
Czy to jest dobre, czy nie, no to kwestia wstępna, ale prawdą jest, że jeżeli mówimy o polskiej polityce, no to osoby do 35, a czasem nawet do 50, to są młode osoby. Taką mamy Tak, to przecież. niestety sytuację, że no, polityka to dziedzina dla tych, którzy chcą być wiecznie młodzi, bo bardzo ciężko zostać nazwanym po prostu za starym na politykę w Polsce. Tak, no Tak, jeżeli chodzi rzeczywiście, o. jak powiedziałaś o tym 50. roku życia, no to przecież przez bardzo długi czas, mam wrażenie, że nawet wśród niektórych osób Rafał Trzaskowski do tej pory jest uważany za młodego polityka, a przecież skończył 50. rok życia jakiś czas temu, no i tak naprawdę mógłby być spokojnie jakby ojcem wiekowo dla wielu osób, które będą głosowały po raz pierwszy, więc tu jest spora rozbieżność, a ja sama w zależności od tego, jak się definiuje osoby młode tutaj, będę się łapała na te klasyfikacje albo nie, bo w programach unijnych jeszcze mogę brać udział, ale się już nie łapię na zniżki studenckie. Jasne. No, jeżeli chodzi o tę pięćdziesiątkę, załóżmy właśnie Rafała Trzaskowskiego w polityce, to ja się śmieję, że jeżeli on jest młody, no to ja chyba jestem w przedszkolu. No ale cóż, to tak jak powiedziałam na początku, zgodziliśmy się, kwestia względna. Natomiast jeżeli chodzi o tą taką przyjętą przez PKW, IPSOS i różne inne organizacje, instytucje statystyczne, no to w przypadku mówienia o wyborcach i wyborczyniach mówimy w dużej mierze o przedziale między 18 a 29 rokiem życia, no i dalej 30-39. I takim oto sposobem łatwo można przytoczyć to na przykładzie wyborów sprzed 4 lat, z 2019 parlamentarnych, gdzie ogółem frekwencja plasowała się plasowała się około 62% wszystkich uprawnionych do głosowania bez tego wyróżnika wieku. I był to w ogóle rekord frekwencji od 89. Co prawda szybko później pobity, bo przy prezydenckich to znowu skoczyła ogólna frekwencja w Polsce o jakieś 2,5%. Natomiast na dzień dzisiejszy chyba ze środy albo nawet z dzisiaj jest sondaż Ibris dla Onetu, który mówi, przewiduje frekwencję w tegorocznych wyborach na poziomie około tych 62%. Także skoku dużego nam tutaj nie zapowiadają. Jeżeli jeszcze tutaj głębiej właśnie spojrzymy na poszczególne grupy wiekowe, no to w 2019 roku nawet połowa osób młodych z tej najmłodszej puli wyborczyń i wyborców, czyli 18-29, nawet połowa nie poszła do urn, bo było to nieco ponad 46%. A ta nieco starsza grupa wiekowa, o której też mówimy, gdy rozmawiamy właśnie sobie tutaj o młodych wyborcach i wyborczyniach, no to było 60% frekwencji. Już znacznie więcej i już podium spośród bodajże tych 5 kategorii. Także widzimy, że młode osoby nie były i nie są najbardziej zmobilizowaną grupą wyborczą, a wręcz odwrotnie, to znaczy najbardziej zdemobilizowano. Tutaj przeważyły w 2019 roku zdecydowanie osoby w tym wieku, jak to się mówi, stricte produkcyjnym, czyli 40-49, osoby stabilnie raczej pracujące. I właśnie to było bodajże ponad 70, z pewnością ponad 70, zdaje mi się, czy bliżej 80% frekwencji w tej grupie, no a niedaleko za nimi osoby seniorskie, 60+, które w tym roku zapewne też bardzo chętnie na wybory pójdą, co też jest dla mnie bardzo niepokojące, jeżeli mówimy o frekwencji wśród młodych osób, no to te statystyki, które ukazały się wiosną, bodajże w marcu, przez OKO.press i TOK FM opublikowane, że co druga Polka w naszym wieku, 18-39, nie wie, czy pójdzie na wybory, a raczej to tutaj duży procent stanowił odpowiedzi, że nie zamierza głosować w ogóle. Więc to jest coś dla mnie bardzo niepokojącego. Mam nadzieję, że w
to parę miesięcy pracy różnych organizacji społecznych, kampanii profrekwencyjnych, ale też własne, osobiste śledzenie polityki i kampanii wyborczej sprawiło, że będzie nas 15 października no zdecydowanie więcej niż co druga. Tak, jeśli chodzi o tą kampanię profrekcyjną, to mam wrażenie, że najbardziej się właśnie tutaj przebijają te wszystkie ruchy związane z głosowaniem na kobiety czy z pójściem kobiet do urn, więc w tym roku przynajmniej jest to temat, który się jakoś przebija, który media podejmują. Bardzo często też jest to widoczne w mediach społecznościowych. A jak wygląda to wśród młodych osób? Czy właśnie obecnie jakoś sondaże pokazują, jak najpewniej będą głosowali młodzi ludzie, i zarówno jeśli chodzi o liczebność, i jeśli chodzi o to, na kogo będą głosowali, jak w ogóle osoby młode patrzą tak statystycznie na świat, jak oni by zbudowali parlament? Jasne. Jeżeli tutaj też może zacznę od tego, jak było, bo wydaje mi się, że daje nam to no, ładne tło do tych rozważań, z czym możemy się spotkać za te nieco ponad 2 tygodnie. Bo jeżeli chodzi o preferencje wyborcze pod kątem partii, no to może to będzie zaskakujące dla wielu moich rówieśniczek i rówieśników, ale przypomnę, że PiS wygrał tą drugą kadencję. No, w każdej grupie wiekowej, również w tej naszej, wtedy jeszcze nie mojej, najmłodszej. Co prawda, tam przewaga nad Koalicją Obywatelską była naprawdę niewielka, bo też wahała się pewnie między 2%. Natomiast no, zdarzyło się tak, że każda grupa wyborcza umieściła PiS na pierwszym miejscu wśród swoich preferencji. Natomiast osoby po 30, czyli te dla nas wciąż młode wyborczynie i wyborcy, no, dały PiS-owi jego drugiej kadencji jeszcze większy mandat zaufania, bo tutaj była przewaga nad Koalicją Obywatelską bodajże około 7%, więc to już naprawdę spora różnica. A jak wspomniałam, no, też było to ugrupowanie zwycięskie. Jeżeli chodzi o to, jak badacze, badaczki przewidują głosowanie przez młodych w tych najbliższych wyborach, no to na przykład Przemysław Sadura opracował takie badanie, z którego wynika, że tutaj pod względem programowym, światopoglądowym, no to najchętniej młode wyborczynie i wyborcy, czyli to 18-39, bo przyjęłyśmy już, że też o tych przedziałach właśnie będziemy sobie tutaj mówić, no to niespełna 40%, bodajże to było 39% tych młodych mężczyzn chciałoby zagłosować na Konfederację, a 39 czy tam 40% młodych kobiet na Lewicę, więc zupełnie skrajne opcje, Tak. dwa bieguny, tym razem właśnie już tak zgoła odmienne. Więc tak by to wyglądało według badań Sadury, z tego co pamiętam. Jeżeli natomiast chodzi o takie debiutanckie, właśnie stricte młodzieżowe, pierwszorazowe wybory, to wygrywają, jak to przedstawiono w badaniu Debiutanci 23 właśnie, dwie partie. Jedna to Konfederacja, a druga została nazwana Trudno powiedzieć, bo właśnie z tego badania wynika, że drugie miejsce zajmuje ta opcja, że jeszcze nie jest się pewnym, zdecydowanym na wybór określonego ugrupowania i nie chce się podejmować decyzji spośród tego, co mamy do wyboru. Taki wniosek z tego też wypływa. Ale co jest bardzo ciekawe, no to w tym samym raporcie znajdujemy jasno przedstawione preferencje programowe młodych osób. Tutaj w tym przypadku właśnie stricte tej najmłodszych z najmłodszych, czyli 18-21, których dotyczy to badanie, ale wiemy, że są przede wszystkim zainteresowani kwestiami zarobkowymi, ale i środowiskowymi, i opieką.
zdrowia psychicznego, i to właśnie są te postulaty, które musiałaby mieć w swoim programie idealna dla nich partia. Więc z jednej strony właśnie obniżenie podatków, z drugiej złagodzenie prawa aborcyjnego, więc też zdaje się, że główne punkty programowe tych dwóch znanych nam skrajnych opcji, no, najmłodsi wyborcy pokazują, że chcemy tego wspólnie, że chcemy to w jakiś sposób łączyć. Właśnie to wspomniane przeze mnie lepsze wsparcie psychologiczne, ale i psychiatryczne dla dzieci i młodzieży. Wysoko, z tego co pamiętam, była też tańsza i dostępna komunikacja publiczna, czy podniesienie płacy minimalnej, co również znajduje się na szczęście w programach wyborczych, ale nie jest w taki sposób nagłaśniane, promowane i odpowiednio duży nacisk nie jest na to kładziony łącznie w jakiejś określonej partii, co sprawiłoby, że te osoby niezdecydowane rzeczywiście mogłyby z tak zwanym czystym sumieniem postawić na dane ugrupowanie, na osobę z tego ugrupowania, tylko dostrzegają właśnie taki taką barierę, często różnica właśnie zdaje się, że nie do przeskoczenia, że z jednej strony kwestie podatkowe, z drugiej strony i podniesienie płacy minimalnej, z drugiej właśnie kwestie bardziej związane z opieką medyczną i ubolewają nad tym, że ja też osobiście nad tym ubolewam, że partie właśnie nie przyjmują tych postulatów z jednakowo dużą siłą w swoje programy i nie stawiają właśnie na tego typu rozwiązania. Tym samym tracą też na pewno tych młodych, najmłodszych wyborców. Z Twojej wypowiedzi tak naprawdę wybrzmiewa kilka trendów. Niektóre z nich są bardziej ogólne i też można je przełożyć na inne grupy społeczne, nie tylko na osoby młode, a niektóre dotyczą już bardziej właśnie debiutantów i osób młodych. Powiedziałaś o tym, że drugą tą partią wśród osób młodych jest trudno powiedzieć. No i tutaj to jest właśnie taka tendencja, którą widzimy w ogóle w tych wyborach, że w wielu różnych sondażach znacząco rośnie grupa osób niezdecydowanych i o ile ta grupa niezdecydowanych zwykle wynosiła kilka procent, niecałe 10, tak w tych sondażach, które się pojawiają w ciągu ostatnich kilku tygodni, jest tych niezdecydowanych kilkanaście w górę. Ale też pokazuje to, że te pływy najpewniej będą między tymi ugrupowaniami opozycyjnymi, czyli Koalicją Obywatelską, Trzecią Drogą i Lewicą. Między innymi w badaniach, które się pokazały i były robione dla OKO.press i TOK.fm, właśnie kiedy tym jednym pytaniem było, na kogo się odda głos, a drugim pytaniem, jeśli ktoś jest niezdecydowany, między kim się zastanawia, no to tutaj widać, że to są osoby bardzo często, które się zastanawiają między tymi ugrupowaniami opozycyjnymi, tylko nie zdecydowały jeszcze, na które z nich oddają głos. Wśród jakby tych osób to też jest w takim razie spora grupa tych osób młodych. No i kolejnym takim trendem, ale tym razem on już jest dużo bardziej widoczny wśród osób młodych debiutantów, to jest głosowanie na Konfederację i na Lewicę. Gdyby osoby młode, debiutanci mieli decydować o tym, jak wygląda Sejm, jak wygląda Senat, to znalazłoby się tam znacznie więcej osób z tych dwóch ugrupowań. Z jednej strony też powiedziałaś o tym, że na Konfederację i na Lewicę głosuje na Lewicę więcej kobiet, na Konfederację więcej mężczyzn i że tutaj się to rozchodzi i mogłoby to właśnie z tej jednej strony dziwić, ale z drugiej strony też bardzo często słyszymy o tej drugiej polaryzacji, która jest tworzona podczas tej kampanii wyborczej. Pierwszą jest oczywiście ta główna, czyli między PiS-em a Platformą Obywatelską, ewentualnie między PiS-em a ugrupowaniami opozycyjnymi, ale tą drugą, która też jest gdzieś tworzona, o której się mówi i którą tak naprawdę najbardziej gra w tym momencie Lewica, to jest ta polaryzacja między Konfederacją a Lewicą. No i
Tu też na pewno jest bardzo ciekawe to, czy te osoby się decydują na te ugrupowania z powodów gospodarczych, czy z powodów społecznych, czy po prostu na przykład z tego, że to są ugrupowania, które jednak w swoich przekazach najczęściej kierują po prostu przekaz do osób młodych i mają też te komunikaty budowane bardziej w młodzieżowy sposób niż pozostałe. Co jednak nie zmienia faktu, że w poprzednich wyborach aż tak znacząco od ogólnych wyników te wyniki wśród tej najmłodszej grupy nie odbiegały. Tak jak powiedziałaś, w poprzednich wyborach w każdej grupie wygrywało Prawo i Sprawiedliwość, czego myślę, że tak stereotypowo i schematycznie się nie spodziewamy. Tak, no, co jest też bardzo ciekawe i ważne, o czym wspomniałaś, to ten wątek przekazu nastawionego, kreowanego na młodzież. Widzimy, że teraz pozostałe ugrupowania, to znaczy i Platforma, i PiS, starają się na przykład kanały społecznościowe wykorzystywać i budować w taki prostszy, często właśnie memiczny sposób, licząc na to, że uda się tym samym czy Lewicy, czy Konfederacji ten młody elektorat odebrać. Natomiast co mnie bardzo zastanawia do dzisiaj, to dlaczego dopiero teraz? Dlaczego dopiero teraz, w momencie, w którym dało się zobaczyć już w każdym wakacyjnym sondażu, że Konfederacja stoi naprawdę wysoko i nie byłoby szansy dla kogokolwiek stworzenia rządu bez tego ugrupowania na tamten wakacyjny grudnia, czerwiec, lipiec moment, no to dopiero wtedy zainteresowano się tym przekazem w mediach społecznościowych i zobaczono dostrzeżono jego siłę. Tym samym na przykład teraz na YouTubie, które jest głównym źródłem informacji, nie tak jak często mówi się o TikToku, który króluje wśród młodych osób, no to jednak młodzi wciąż stawiają na YouTube, na co prawda znacznie krótsze niż kiedyś treści, ale jednak jest to źródło informacji i wiedzy naprawdę znacząco przewyższające inne kanały społecznościowe. No to widzimy teraz, że YouTube stara się przejąć PiS pod kątem reklamowania swojego programu, swojego przekazu, również polaryzującego oczywiście, ale no to jest coś, co teraz najbardziej trafia. Coś, co jest też ważne, wydaje mi się, w rozmowie o tym, jak młode osoby właśnie chciałyby współtworzyć tą Polskę, co je przekonuje do tego, żeby głosować, albo tą drugą opcję, która głosowaniem nie jest i polityką nie jest zainteresowana, no to jest taki skostniały, tak zwany dziadocenowy układ, który mamy i który obserwujemy właśnie często od lat. A zarówno Lewica, jak i Konfederacja zdają się budować swój przekaz na tej takiej niepobłażliwości co do różnych tematów, na zdecydowaniu, no i też zdaje się takim stabilnym staniu mocną nogą przy swoich kluczowych poglądach, czy też właśnie starają się stawiać warunki innym ugrupowaniom potencjalnie koalicyjnym w zakresie właśnie tych kluczowych sfer swojego programu, które w przypadku Konfederacji Lewicy no, są zgoła odmienne, co też wydaje mi się tym ugrupowaniom finalnie nie pomaga, co widzimy też w sondażach. Ale właśnie taka próba bycia tego, jak to mówią przedstawiciele jednego z tych ugrupowań, wywracania stolika tym starszym panom i wejścia takiego młodzieży, no jednak jest dla młodych osób ważna. Wydaje mi się, że to w dużej mierze powoduje, że młode osoby, nie tylko młodzi mężczyźni, ale też trzeba jasno powiedzieć, młode kobiety, no chcą, przynajmniej chciały w tym wakacyjnym okresie szczytu Konfederacji, po prostu zagłosować na to ugrupowanie, żeby właśnie ten skostniały układ rozbić i dopuścić do polityki nowe twarze. Co prawda wiemy, mam nadzieję już wszyscy, że jest to takie złudne wrażenie, stworzone przez to ugrupowanie, patrząc na to, kto zasiada w jego szeregach.
kto jest ojcem idei i w jakim wieku są to osoby i od ilu lat grzeją ławki w parlamencie, no to jednak ten przekaz taki bardzo krótki i prosty dla osób niezainteresowanych polityką, no Konfederacja buduje sobie świetnie. Jeżeli jakiś laik polityki trafi, właśnie młody wyborca pierwszorazowy trafi na TikToka, na Twittera czy jakiekolwiek inne medium społecznościowe, no może poza Facebookiem, chociaż chyba ostatnio Konfederacji go odblokowano, ale trafi na ten przekaz, no to nie wnikając w dalszą historię tego ugrupowania, czy chociażby w to, za czym lub przeciw czemu głosowano w parlamencie, no to jest skłonny w to uwierzyć i zostać zachęconym do zagłosowania na to ugrupowanie. Więc no tutaj kwestia jest bardzo złożona, ale wydaje mi się, że ta kwestia takiej rzeczywistej reprezentacji młodych osób, czyli po prostu obecności nowych, młodych, nieskażonych tym starym układem, mówiąc kolokwialnie, twarzy, no jest naprawdę, naprawdę istotna, nie tylko dla tych młodych mężczyzn, którzy stawiają na konfederację, ale i młodych kobiet, co właśnie chociażby w tych kampaniach prefrekwencyjnych się przebija, no bo to nie tylko brak reprezentacji młodego pokolenia, czyli no jak dla mnie osób do 30 czy nawet do tego 35 roku życia, no w Sejmie no do 30 nie ma w ogóle obecnie, chyba na początku tego roku albo z końcem ubiegłego straciliśmy ostatniego posła, który był przed 30, no ale nawet do tego 35 czy 40 to jest naprawdę bardzo mały ułamek niższej izby parlamentu. No już pomijając Senat, gdzie od 30 w ogóle można tam się dostać, ale mówiąc o Sejmie, gdzie mogą być to już 21-latki, 21-latkowie, a mamy ponad 170 seniorów i seniorek, bo osób po 60, no to coś jest chyba nie tak w tej naszej społecznej proporcji. Już nawet odstawiając na bok młode osoby i wchodząc na ten grunt reprezentacji, no to kwestia kobiet, których mamy niespełna 30%, a w społeczeństwie 52%, nie? Więc to jest bardzo, bardzo trudny temat i niestety obawiam się, że to się nie zmieni teraz, że ani kobiety, ani młode osoby nie zyskają w Sejmie swojej rzeczywistej reprezentacji, mimo że najwięcej chyba historii III RP teraz mamy kobiet na listach, bo bodajże po 43% kandydatek, kandydatów no, stanowią kobiety. Natomiast, no właśnie, kandydatek, kandydatów, a ile z nich to rzeczywiście jedynki, dwójki, albo ile z nich rzeczywiście ma szansę do tego Sejmu się po prostu dostać. A no, kiedy nawet nie kandyduje połowa, to znaczy nawet nie kandydujemy pół na pół, to dopiero wejść do parlamentu. No, młodych osób na listach też pojawia się bardzo dużo, w tym dużo moich rówieśniczek i rówieśników, czyli no osób, które nawet tuż przed wyborami będą kończyć 21 lat, które jest wymagane. Natomiast często trafiają właśnie na chyba najgorsze pozycje na listach, czyli te środkowe i bliżej końca, albo po prostu list ugrupowań, które wiadomo, że w danym okręgu nie zdobędą załóżmy więcej niż jeden, dwa czy trzy mandaty i właśnie trafiają na takie no, dość niekorzystne numery. Ciężko im też o wsparcie promocyjne, po prostu o fundusze na kampanię, więc tutaj jest albo kwestia posiadanych dużych oszczędności, w co wątpię, albo kwestia wsparcia być może rodziców, którzy sobie mogą na to pozwolić. I takie przykłady też pewnie znamy wśród młodych osób, które odbiły się głośnym echem, ale też mam nadzieję, że otrzymują wsparcie spośród społeczeństwa po prostu przez składanie darowizn właśnie na młode osoby, no albo rzeczywiście wspierają je ugrupowania, bo trochę takich banerów, ulotek młodych osób można zobaczyć, natomiast no, jest to skala kampanii zupełnie, zupełnie inna, takiej terenowej, bo po prostu młodszym osobom bez doświadczenia i zaplecza stażu partyjnego,
bardziej parlamentarnego, no naprawdę trudno z pewnością o otrzymanie takiej wystarczającej puli środków od kolegów i koleżanek z ugrupowania. Nie zanosi się moim zdaniem Tutaj na tak to, naprawdę. że się odwrócą, albo przynajmniej troszeczkę zmienią na, myślę, wszystkich korzyść, no ale przede wszystkim młodych. Tak, no, niestety tutaj muszę się tylko z Tobą zgodzić. Na pewno osobom młodym jest się dużo trudniej dostać do parlamentu i ze względu na fundusze, i ze względu na miejsce na listach, tak naprawdę ze względu na te wszystkie powody, które Ty wymieniłaś. Chciałam tak naprawdę pod sam koniec jeszcze zadać takie jedno pytanie. Dużo mówimy właśnie o statystyce, o tym, jak wygląda kształt obecny, wcześniejszy i potencjalnie przyszły parlamentu, czy i ze strony właśnie kandydatów, kandydatek i ze strony osób młodych, które głosują. A jak wygląda generalnie taka świadomość polityczna osób młodych? Skąd osoby młode mogą czerpać informacje na temat polityki i gdzie mogą zderzać swoje poglądy z rzeczywistością? No to najtrudniejsze i wydaje mi się najsmutniejsze na koniec zostawiłaś, ale zacznę może od tego takiego najbardziej dobijającego mnie w ostatnim czasie, też właśnie w kontekście wyborczym stwierdzenia, że no skąd młode osoby mają znać demokrację, interesować się nią, dbać o nią w momencie, kiedy nie zostały jej nauczone, nie mogły jej obserwować na przykład właśnie w szkole. Wielu rzeczy nas w szkole starają się nauczyć, a z demokracją tego nie zrobili. I nie jest to moim zdaniem kwestia tylko teraz odstąpienia od realizacji głosu, ale też tego, jak wydaje mi się, że mam nadzieję, że nie, ale obawiam się, że wiele z nas zna to ze swojego doświadczenia, z tego, jak lekcje głosu potrafiły wyglądać, jaki materiał i w jakiej formie był realizowany. A moim zdaniem to powinno być pierwsze, może nie pierwsze, bo drugie, zaraz za domem i wychowaniem w rodzinie, źródło wiedzy, też źródło kształtowania świadomości politycznej i takiej obywatelskiej. I też polityka u nas nasiąkła takim bardzo pejoratywne jest to znaczenie, nasiąkła takim przekazem i dlatego młode osoby po prostu od niej starają się stronić, a dlatego mają też oni takie przekonanie, że nie interesuje ich ona, albo że zaangażowanie się w nią, zainteresowanie się nią jest w stanie chyba tylko zaszkodzić. No, zostało moim zdaniem ukształtowane w dużej mierze tym, że tej demokracji, tej wartości, tego, jak powinna wyglądać polityka, po prostu nikt nam, młodym osobom, zbiorowo nie pokazał. To znaczy, jeżeli ktoś miał takie szczęście, ja chyba mogę powiedzieć, że takie miałam, że tą świadomość starano się we mnie kształtować, nie tylko w tym kontekście krajowej, czy tym bardziej zagranicznej polityki, ale po prostu nie tyle indywidualnej, co po prostu lokalnego zaangażowania i chęci spojrzenia na okolice, na to, co się dzieje, skąd takie zjawiska, reakcje społeczne i co z niektórymi rzeczami można albo no, trzeba byłoby zrobić. Natomiast wydaje mi się, że to powinno być pierwsze źródło, a na pewno takie nie jest. Młode osoby najczęściej, tak jak wspomniałam, no, wiedzę czerpią z internetu. Bez dyskusji, nie bezapelacyjnie, w tym taką wiedzę, informacje starają się znaleźć na YouTubie, w dalszej kolejności na Facebooku, Instagramie. No i potem, co prawda, no poza podium, ale plasuje się TikTok, gdzie wydaje mi się, że w tym roku możemy mieć też taki może przełom i tak jakby wybicie się jeszcze mocniejsze tego TikToka niż to, z którym mamy do czynienia obecnie, również w takim kontekście informacyjnym, edukacyjnym, bo wiele instytucji, już nawet nie organizacji pozarządowych, bo już to
zrobiły w dużej mierze, ale właśnie instytucji na tego TikToka się przerzuca. Co też jest dla mnie ważne i myślę, że dla wielu młodych osób, to to, kiedy osoby, które młode osoby często postrzegają jako jakieś autorytety, jako jakieś ikony sukcesu na tematy społeczne, nie tylko związane stricte z polityką taką partyjną czy samym procesem wyborów, ale kiedy zabierają głos w istotnych społecznie kwestiach przy okazji różnych protestów czy procedowania poszczególnych ustaw. W momencie, w którym one są o tym zainteresowane, przekazują taką informację dalej. Wydaje mi się, że młode osoby mają szansę rzeczywiście doznać takiego impulsu. Okej, ktoś się tym jednak interesuje, może naprawdę warto, ja też sprawdzę, ja też załóżmy obejrzę posiedzenie Sejmu albo też zobaczę, co dana osoba, załóżmy będąca w Sejmie, czy właśnie zapraszana do tych telewizji, co ona rzeczywiście ma do powiedzenia i do zaoferowania też dla mnie. Jak ona to widzi, czy ja się z nią zgodzę, czy nie. Co mnie w tym wszystkim boli, to to, że to są działania, jeżeli mówimy o tych influencerach i o tym, co dla młodych ludzi no, jest siłą rzeczy ważne aktualnie, obecnie i co widzimy, że wiele kampanii prefrekwencyjnych wykorzystuje. Na przykład ta, która rozpoczęła się na Openerze w tym roku, czy też właśnie Kobiety na wybory, gdzie z kolei aktorki, chyba piosenkarki, nie wiem, różne też znane osobistości zachęcają do głosowania. To coś, nad czym ubolewam, to to, że tak rzadko zabierają oni głos w tych sprawach, tak rzadko zachęcają do myślenia, że dzieje się to jedynie właśnie w tym czasie przedwyborczym i wtedy słyszymy taki przekaz, chociaż na pewno jest sporo nazwisk czy pseudonimów, które można by było przytoczyć, które rzeczywiście pojawiają się też przy okazji innych społecznie ważnych tematów i nie tylko w momencie, w którym jest to dla nich po prostu kampania reklamowa, za którą dostali wynagrodzenie. Bo o tym też wydaje mi się, nie mówi się wystarczająco dużo, że te kampanie nie zawsze są realizowane przez tych influencerów, te znane osobistości z dobrego serca, ale też po prostu jest to element ich pracy, którą podjęli. Więc no, mam nadzieję, że młode osoby czerpią wiedzę z różnych źródeł, bo to wydaje mi się, że przede wszystkim jest ważne, a nie decydują się na pozostawanie przy jednym określonym, załóżmy, kanale na YouTubie, który przekazuje informacje, jeszcze nie obserwują tylko Łukasza Boka na Twitterze i tam stamtąd czerpią wiedzę jedynie o świecie. Więc mam nadzieję, że tak nie jest i chciałabym tego, żeby tego uczyła szkoła. To takim słowem podsumowania z takim moim przedwyborczym życzeniem do tych, którzy edukacją się będą zajmować. Tak, no tutaj tak naprawdę i zaczęłaś i skończyłaś odpowiedź na to pytanie od szkoły i skończyłaś na szkole. Bardzo ważna jest na pewno jej rola, to jak właśnie wygląda edukacja. Niestety program często potrafi to utrudniać. No tutaj jest duża rola też właśnie w kreatywności nauczycieli i nauczycielek, w tym jak one będą kształtowały już konkretnie lekcje i czy właśnie będą próbowały nauczyć młode osoby czegoś o rzeczywistości, o demokracji bezpośredniej, czy jednak zostanie takie ujęcie bardziej historyczne i teoretyczne, bo tutaj na pewno liczy się też praktyka. Oj tak, zdecydowanie. Więc to też mógłby być apel do środowiska nauczycielskiego, ale wydaje mi się, że potrzebują, a może i potrzebujemy, bo też mam nadzieję na taką przyszłość przede mną, uczeniowo służę, bo zwrócę jednak do szkół i moja dotychczasowa próba realizacji uprawnień nauczycielskich bezwzględnie zostanie uskuteczniona. Więc to też w dużej mierze zależy od tego właśnie, jakie narzędzia, jakie możliwości prawne nauczyciele staną. Ale miejmy nadzieję, że mimo to, jak teraz wygląda i jaka kontrola jest
sprawowana nad szkołami czy pojedynczymi nauczycielami, no, sprawi, że ten przekaz profrekwencyjny, proświadomościowy, prodemokratyczny po prostu dotrze i młode osoby rzeczywiście będą chciały mieć, skorzystać z tego wyboru, wpłynąć na swoje życie, również w tym procesie wyboru, albo i przede wszystkim. Dokładnie. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Jak się okazuje, nie tylko o tym, jak będą głosować debiutanci, ale w ogóle jak wygląda sytuacja osób młodych wyborczo, przedwyborczo i około politycznie. Również bardzo dziękuję i mam nadzieję do. Również mam taką nadzieję. A z tej strony na kanale lub bezpośrednio mówiła do Was Agata Kępa i gościłam dzisiaj Kamilę Grudniewską. I mam nadzieję, że widzimy się w takim razie przy urnach wyborczych 15 października. Do zobaczenia. Do zobaczenia.